To jest przejaw tchórzostwa Kaczyńskiego. Najpierw ucieka przed debatą z Donaldem Tuskiem. Później tak bardzo boi się Tuska, że ucieka z okręgu wyborczego. A teraz tak bardzo boi się przegranej, że postanowił poudawać, że były jakieś rosyjskie wpływy w polityce naszego rządu. Przecież ostatnie 8 lat pokazały, że najbardziej prorosyjskim, realizującą prorosyjską politykę w Unii Europejskiej był niestety rząd Orbana i Morawieckiego. Wcześniej Beaty Szydło. Przecież to oni rozwalali Unię Europejską od środka. To oni uzależnili polską energetykę od węgla ze wschodu. To przecież oni próbowali tworzyć międzynarodówkę proputinowską właśnie z ludźmi, którzy, tak jak lider partii Vox, Salvini, Le Pen czy też Orban, wprost mówili, że no Putin to jest człowiek, z którym należy współpracować. No i wreszcie, przecież to tutaj pan Morawiecki obwoził na sygnałach jak głowę państwa panią Le Pen, która mówiła, że Ukraina powinna zawsze być strefą wpływów Rosji. To przecież pan prezydent Andrzej Duda nie potrafił wysłać gratulacji Joe Bidenowi, a Kaczyński i spółka modlili się, by Trump wygrał jednak wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie było bardziej po 1989 roku rządu, który by realizował tak politykę Kremla. Tam strzelały korki szampana, mówiliśmy przenośnie, gdy rozwalali Unię Europejską, gdy niszczyli zasady demokratycznego państwa prawnego, gdy wprowadzali tą propagandę do mediów publicznych. To, co przez 8 lat zrobiono w tej sferze publicznej w Polsce, to przypomina dokładnie reżimy totalitarne.